Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z custom flagą. Tak, M. Tomb Raider Require, ja dzień nie dobry. Wiem, no wkapłam się. Requiem, czy jakieś inne. Tak, tak. Po polsku, bo to było Requiem po prostu, spolszczone. Idziemy do wiesz gdzie. Aha, powiem wam wszystkim. Po nagrywaniu sobie pochodziłem po tym całym mieście, mam trochę więcej zapisów. I odkryłem dwa miejsca. Po pierwsze, na samym początku levelu, gdzie był taki śmietnik. My tam nie było takie musimy skakane doskoczyć, do góry, no. Ale ona się łapie tak jak drabinki, tak jak w tym drugim miejscu, więc tam coś jest u góry, taki balkon. No tylko, to że są zamknięte drzwi, więc tam nie idziemy. Ojejku, no to. No to gdzie idziemy? Idziemy do Café de Paris. No, do baru. Nie wiem, czy ja to znajdę. I ten. No i tu jest jazda bez trzymanki. Czemu? No bo jesteśmy ślepe kury i tyle. No jestem chyba. No jestem. No to właśnie do środka. I idziesz tam za barek idź. I co tutaj widzisz? No to szafki z kolon, tak? To tutaj mam no to być? Ja ci tak. U góry jest klapa w suficie. Serio? Widzisz? No widzę już. No właśnie. Hit. No nie, to ja bym tego nie znalazła. No. Ja mówię, coś, to jest niemożliwe, że tutaj przeszliśmy i ten, i nic. No i jest. Ona się turla, czy nie? Chyba nie, nie. Nie, chyba nie. Jest taka ograniczona właśnie. Czekaj, ja może stoper włączę. Włączyć stoper? Ja włączę. Nie, nie trzeba, bo ja widzę, bo ja nie frapsem. Aha. Ja włączę. Robimy. Lewo, czy tam do przodu? No, ale tutaj w lewo to nic nie ma. Możliwe? Chyba, że ona sobie to może przestrzelić potem, nie? Aha, w ten sposób. Mhm. No dobra. Ona skakała do przodu, czy nie? Powinna. Tak, robi. Taka upośledzona chyba nie jest. Mi nie robi. Aha, i my jesteśmy tutaj z drugiej strony, w tych drzwi, te drzwi są, tak? A ta aha, żona robi. Ich dalej nie otwiera. Okej, okay. Nie otwiera? Nawiedzona. Nie wiem, bo ja tutaj dalej nie byłem, tylko zobaczyłem, że sklapa. Aha, dużo szafek jest. Okej. Okay. No, tu będziemy... Koteczka. Kamera się zmienia. Jakiś psiurek szczeka piętro niżej, słyszę to wszystko. A to nie umiem. Przez słuchawki. Aha, mamy to paliwo. Mój śpi. Mamy pustą tą beczkę. No teraz możemy nalać. Ej. Drzwi się otworzyły. Gdzie to było? A gdzie było to do nalania paliwa? A pozbierałeś wszystko z każdej szafki? No co się dało, to wziąłem. O Boże, zamknęło się. Co się zamknęło? Zamknął się bar. I co teraz? Teraz ze słop. Lara wrote something in her diary. Niech no, spada. Nie no, trzeba przeczytać. My się nie nagrywaj tak. No, że ten facet, który tam jest, policeman. On chce cicho się dostać do niego. Pilnuje baru i ona cicho musi jakby chyba stąd wyjść. Tak. No to górą, z powrotem może, czy nie? Z tymi no. Drzwiami. Dobra, spieprzam. Strzela do mnie, ale spieprzyłam. Aha. No ale jak tu trzeba będzie chodzić? No, ale są drzwi zamknięte, no tak? Właśnie. Bo ten klucz tam chyba, czy on zostawi klucz może? No ale jak mam go zabić? Aha, no tak, bo nie mamy broni. No i co a, teraz? Wysadził mnie z granatnika. Kajo jest. Aha, no to jak on to zrobi? Zabiłem go, ty. Czym? Po prostu spadłem na niego z góry i on leży. Hit. Z góry? No wróciłem się. Aha. No dobra. Bo takiego rozwiązania to jeszcze nie widziałem. Myślałem, że po prostu, nie wiem, złapie mnie albo coś. Ale jaja. A kto zamknął te drzwi? Przepraszam bardzo. Automatycznie. Na czujki. Co za żal. No jak inaczej. Czyli co, mam skoczyć do przodu i ona go zabije? Mhm. Ten się spadkiem jakby. Czaisz. No, rozumiem, okej. O Boże.
Gdzie idziemy po to? Ty, a to nie było gdzieś tam, gdzie takie były schody na dół w pewnej uliczce i tam coś takie było? Tam, gdzie ten przycisk, nie? Za szybko. A my niby nic nie mogliśmy zrobić? Czy coś takiego? No, bo ten przycisk był za... zatkany. No, zatkany przycisk? Mhm. No ja nie wiem, gdzie to mówisz. A gdzie to było? Nie wiem. A nie, tutaj była ściana, ona nie mogła. Aha, to było tam, gdzie my skakaliśmy na tym śmietniku. Coś? O, tu, gdzie wózek widłowy chyba. No właśnie, trzeba tam skakać burą, tak? Tak. Nie, a nie tu? Tutaj jest coś z tym fuel. Fuel. Pozdrawiam Deseo. Czemu? No, ona też mówi fuel zawsze. Aha, bo tu mamy skrót otwarty, te drzwi w sensie, tak, okej. Okay. Fuel, okej. Okay. Ona robi coś z tym? No nie, właśnie. To co ma bez shit? A skąd wziąć paliwko? A, bo tutaj to trzeba zatankować dopiero. Aha, bo to jest fuel tank, no przecież, a my jesteśmy czubki. A może z tego auta zleje, z wózka widłowego? Właśnie, może z auta jakiegoś. Czyż na tego rurkę wyciągnie, pociągnie? No bez kitu, ty. Nie, no, nie wydaje mi się. A co było tam po drugiej stronie? Jerrycane empty. A nie było gdzieś wylane paliwo? Niech nasika. Na sikach ma jeździć? No, mogliby wymyśleć takie. A ten kosz po co tutaj też był taki przesuwany? No właśnie, ale on się chyba nie przesuwa. Boże, Jezus. Zaśmy się zacięli te. Ej, ja idę wiesz co na tym manki jeszcze raz. Tak? No. A tu? Bo tam coś mi się kojarzy, że mogłoby być za takim czołganą męką jakby. Ej, a tu? To co tu było? Takie schody na dół, aha, jest jakaś taczka. No właśnie tam byłem, tam chciałem iść. Myślałem, że to tam. I co tam jest? Materac. Materac. Ej, no to grubo. Co tak prześwituje tam? Tam chyba trzeba mieć broń. Czekaj, chodź tutaj. Ona kopie. To kopie. Kurde, tutaj jest takie zejście na dół, co są te kartony i tak mówiliśmy, że trzeba te kartony rozbijać. No, to tutaj w ścianie było takie, że wiesz, że ona kopnie i to się rozwala na kucaka. Co ty? No. To idę. Tylko żeby to było, że to trzeba teraz, a nie byłaś. Lara wrote something in her diary znowu. There is fuel leaking from the pipe. Aha. From the pipe. Z pipy leci tutaj fuel. Rozumiem. Ale to jeszcze można sobie coś zabrać. No bo tak mi tekstura nie mrygnęła, to bym nie zauważyła tego. Weźmiesz tu coś stąd? Nie. I co, ja sobie mogę tutaj tak wejść do tego paliwa? Nic się nie stanie. Coś jest na półce? Nie. Okej. Okay. Dobra. Można wleźć? Tak, nic się nie stało. No dobra. Dobra, to ono sobie zatankowało. To ona mi no mówi, to jest jakaś upośledzona. Ale ona mówi no i robi, nie zauważyłeś? No to, no to kobieta. Właśnie. No ciekawe. Kobieta. Leży coś na stole przy ten naboje, tak? Mhm. Co pijesz? Herbatkę? Proszę? Nie, no wodę dzisiaj. Okej. Okay. Niegazowaną. Nie no, przestań, przecież ileż można. Zawsze dużo. Nie jestem jakąś pijaczką. Nie. No nie. Nie. To wracamy, tak? Tam do wózka. Chciałabym. Czemu? Coś utknęłaś gdzieś? Nie wiesz gdzie?
Nie wiem, gdzie to było znowu, wiesz? Jak zwykle. No to nie jest takie duże. No. Po śmietnika gdzieś tego tutaj, tak? Tak, to jestem. Nie trzeba pamiętać, że ten kodzik trzeba jeszcze skądś. No, skąd, wiem. ale Boże. O Jezu, gdzie ja jestem? Ejdźcie. Ejdź. Nagrywa mi się wszystko w ogóle? No Boże, naprawdę. No co no, weź, że to wsadź. Boże. Odpaliło się i działa przycisk. Wow. Aha. Co? A to nie jest. To nie jest ta klapa, co my wtedy się zdziwiliśmy? Tam gdzieś? Co robiliśmy? Zdziwiliśmy? No, że tam jest ta klapa, nie tak, jak się doskoczyć nigdzie nie da. Bo nie widziałem na ścianę, bo gdzie to było? Aha. No to ja tam właśnie przed chwilą byłam. To było w takim zaułku i to trzeba było tam do góry wchodzić. O. No tak, pod śmietniku i tak dalej, no dobrze. Przez mieszkanie trzeba było przejść, tam były drzwi otwarte. Nie, to chyba nie tak. To my przez takie balkony przeskakiwaliśmy z jednego na drugi. No tak, ale to nie przez mieszkanie się jakoś wchodziło też? A ja nie wiem już. Zaułek? To na pewno nie tu. Ja nie potrafię znaleźć drogi. Ja też nie. Idę przez jakiś różowy garaż. Różowy garaż? No, nie wiem, czy to tu. Chyba tu. Tak, to będzie tu. No nie, to nie. To, czy ona sama? To nie. Nie jest. To nie jest ta klapa, ty. To nie jest ta klapa. Cicho, zaraz, no zaraz zobaczę i no. Ale to nie jest ta klapa, bo jest ona w dole. Chyba, że to czasówka jakaś, co by było głupie. Nie, no bez przesady. No to jakaś inna musi być. No ona jest nad takim zjeżdżanym, ta klapa. To nie jest to. Może na początku levelu, tak a jak nie jest to mówiłem. Tutaj koło tego Hasia? Czekaj. U kogo? Haś, to jest... śmietnik. Tak, ach, tutaj okay. Od razu jak się wyciągło, znaczy tam gdzie wlewaliśmy paliwo, to jest taki haś. To trzeba po tym manki iść. A tutaj? Bo my wtedy tym powrotem zjechaliśmy, okay, a teraz czaję. Jest tam klapa. Czaję. Aha, to było tu, nie? O masakra, i znowu zaś po tym manki. Brakuje mi trzeciej ręki. Boże, mi też. Wow. Coś tam nie będę miała przeskoczyć pewnie. No, ja byłem tutaj dzisiaj już raz na nagraniu i ten, i opis za pierwszym razem, ty. A potem się nie da. A teraz pewnie nie będzie tam, nie? Bo co? No, oczywiście, że nie. Pff. To bez sens. Tu zaś nie doskoczyła, tu się wypalnęła. Irytują mnie jej te... Ona tak głośno stęka. Aż trzeszczy. No, fakt. Nie mogę sobie kręcić, o co mi chodzi. Weź kobieta się ogarnie. Pardon, jest Sofie. Mhm. Nie chcę na nią krzyczeć, bo się zlęknie, ale... No, na już przychodzi, są... O, będzie? Jak to zrobiłem za pierwszy raz? Nie! No to wyskoczyłem, myślałem, że to leci, to się okazało, że nie. No nie, doleciałem się, nie złapałam właśnie. Jeszcze kamera mi się ustawiła od swojej strony. No mi się na cycki właśnie cały czas nastawia. Proszę. Co z tu ja dobra. Będzie? Tak do mego rożka trzeba. To wiem. Jednak nie. Jednak nie wiesz. Teraz drzewo mam, nie cały ekran. Bardzo to pomocne. Hit. No ale ja nie wiem, gdzie mam. Boże! Już przeskoczyłeś? Mhm. Ja nie wiem. Ja umiem. Mi się jeszcze raz załaduje to drzewo, to koniec. Miętka z tobą? Oczywiście. No tak, rozumiem. Koniec wszystkiego. No, nareszcie. No. A to było... No tam w tej szparce chyba. Tak? To było w kucanej, czy tam na wprost? No tam w takiej, przeskoczyć na... Nie w kucanej, nie. Dobra. Ja nie mogę mówić. Czemu? No bo się duży jakiś ciul. Aha, to no mi to... chodzi. No to ten. Oj! Z ciebie. Ze mnie? Mhm. Z ciebie chyba. Czy wyzywa? Aha, brawo. Ja wyzywam? Co ty w ogóle zrobiłaś? Przez ciebie, to nie jest wezwisko. Ja zrozumiałam z ciebie.
Z ciebie kaszle? Nie, że ze mnie ciun. A! Ej, nie, no coś tu, coś jest nie tak. Ja tu jestem, już apteczka jest. A ja mam tu spać na ten kosz na dół? No, i tam no to podniesione. Czaisz? Dobra, myślę, że zwaliło mi. Boże. Masz czacze? Ryłem się ubiła. Ale co dalej? No z tej klapy na balkon, nie? No jestem. Co dalej? No to dalej, tak jak droga prowadzi. Nie ma. Nie ma. Nie prowadzi droga. No to koniec gry. Ha, za winkiel. Boże, z tą kamerą. Co tam? No pomaga mi to. Wszystko super. Tak, aha. Prosisz Larę o cokolwiek? Coś normalne? Jeszcze. No! Jak rykna to robi. Nie pamiętam, jak to się to robiło. No ale co dalej? Aha, nie tak. Z rolkiem. Ja nie czaję tego. Może znowu coś niezrobione? Się otwiera. Możesz skoczyć. No ale... Z rolem dziecka. No ona toczy. Co to za shit? Ja nie wiem. Wow, brawo. Zrobimy. No moment, by mi tu zasiarg nie działo. No tak. A gdzie jest ta klapa w ogóle? Aha, stoję na niej. No. Wiesz, jakaś drabina zrobię. Czy coś? Wiesz co, no nie wiem, bo to są taszki dalej. Za winklem. Jestem na tym pierwszym balkonie. Teraz wyskakać na ten drugi. Nie wiem po co, wiesz? No tu coś leży, apteczka, nie? A tutaj jesteś. No, tak. No i... No i właśnie co? Tam jest balkon, ale tu jest taki dach jakby, czy coś, nie? Znaczy... Próbowałem skoczyć tam na wprost za te barierki takie czarne, ale się nie da wesprzeć. No a tu te balkoniki takie, za winklem, tyle i no, tu No byłem jest. Tam, I co, też nic? No tam jest w ogóle biuro widać jakieś. To jest zamknięte jakby. Dlatego nie chcę otworzyć. A nie przesuwa tutaj któregoś z tych... Też jak skrzynie wygląda. Nie ma tu żadnej dźwigni ukrytej czy coś. Gdzie te pistolety są? No właśnie. Udało na dach jakoś złapać. No jest to biuro. No i co dalej? Tutaj nic się nie da. Tam jest balkon znowu, ale pu! Chyba nie jest realne wykręcić. Mm-hmm. Nie, nie da rady, nie? Tam na prawo dalej. No na balkon. No co ty? Nie. No i co teraz? Ale tak nas gra prowadzi, chyba się nie da, wiesz, inaczej. Dziwne to jest. Chyba, że coś jeszcze było. Bez tej broni to też jest takie... Ona nie otwiera tych okien? Próbowałem, wiesz, ale... Może by je rozbiła, a pistoletów nie mamy. Nic nie mamy, to jest jakieś nieporozumienie. To pewnie przeskoczysz, nie? Franco jedna. Znaczy ona doskakuje tam do tej takiej czarnej barierki, ale się nie wespnie, nie wiem. Ej, a to? Na dach można wejść, no i dachem przejdziemy. No ale gdzie ten dach? No tam, gdzie była taka pochylnia, jakby kładka koło apteczki jak brałaś, to z niej się da wskoczyć, bo jest trochę wyżej niż te balkony. Aha, tu to.
No, weź do góry, podskoczy ten i tam powinna ona przejść. Ej, tutaj wszędzie te ściany tak... tak hamują, że się nie da. No, nie da się tak jakby szczytować czy coś. Nie no, normalnie tak przeskoczyć. No. Nie da się. Dobra, jestem tutaj od drugiej strony tego biura, ale co mi to da? Nic. Ale są jeszcze kolejne balkony, to dobrze. To. Ale ona tutaj przeskoczy? Nie, no to musisz cały czas na łapkach iść, nie puszczaj się. Już to zwaliłem. Jeszcze raz. To? Bo jak się puścisz i będziesz chciała przeskoczyć, to ona już nie przeskoczy, bo właśnie ją blokuje. A w którą stronę mam iść? W prawo czy w lewo? W lewo. Cały czas w lewo idę. Jak się złapiesz, to w lewo. Popiję. Za pierwszy róg w lewo, potem cała długość do tego biura i dalej idziesz z powrotem za winkiel. I nie puszcza się na pierwszym balkonie, bo ona no tutaj w dupie będziesz, więc... Już muszę zjąć tego pająka chyba. O Boże. Weź wstyd. To jest choroba zagrajmerska, już tak się garbisz, to wiesz. Boże, jestem taka super. Co zrobiłaś? Na lewo idę na prawo. A. Pół budynku już przeszła. To drugie. Weź. To drugie prawo, to drugie. Ty no, ale jestem z powrotem. To co to? Na około przeszłam. Jak na około? Nie wiem, co ty ćwiczysz. Kajo jest w ogóle. Gdzie mam opaść? Tu? No cały czas idziesz, cały czas. Ja też idę cały czas. Nie wiem. Ja wiem. No. Ja wiem. To biuro widać, jest kod napisany 6013. Serio? No. Coś wejdę, że cię straciłem? Ja nie wiem, czy tak chcę to zostawić. O, dobra, może być. Może spadnę na auto. Jezu, nie straciła to życie, trudno. Ja się tam zapam balkonu od dołu. No dobra, to jeszcze raz. Jak ty nie straciłeś życia, to ja też nie mogę. Gdzieś na kod wpisywało. No tu gdzieś pod spodem właśnie. Tak, tu od razu. Koło tego kosza? Mhm. Chyba tak. Tak. Kurde. Tę muzykę trochę przyciszę. Pisz. Jakiś shit, jakiś opóźniony to jest. Co? Dywanie, jak coś przeklikuje, ona nic. Dobra, otworzona. No chyba. Dawać mi pistolety. Ja coś tu chyba słyszę, czy nie? Czy to moje klapanie słychać? Już nie wiem. Nie wiem, to jest strasznie. Magazynków dużo, a w ogóle nic nie ma. Weź, daj spokój. Do łazienki. Nic nie ma. Niemożliwe. Coś to otworzyć. W wannie coś będzie. Po co się to tu otwiera? No właśnie. Ręcznik. Jaki przycisk jest? Pod w wannie? Nie, obok łazienki. Kolejny przycisk jakiś. W ogóle tu jest jeszcze skrzynka. Czy ona suwa to? Niezbyt. To tutaj na dole otworzyła drzwi, nie? O, apteczka jest. Super. Puka. Co ona robi? Nie powinna nam tu... O, w końcu, Boże! W końcu wiem, gdzie iść. Myślałam, że w końcu są pistolety. Ale idę na górę teraz jeszcze zobaczyć. No pewnie. A, tu. No to jest to, co tam nas tak spychało, tak, chyba, tak, nie? Tak, tak, tak. No, powiedz mi, kaj to jest. Czemu tam w ogóle ten rower wszędzie tu stoi? Ja tego nie rozumiem, tego elementu dekoracyjnego. Okej. Okay. O, level... Co? Level editor na komputerze. Masz? Nie, jest na screenie. W biurze.
kit. No to robię custom. Apteczka jest w skrzynce. No tutaj znaczy w tym. W szafce. No, w skrzynce. No. Nie oszukuję. No tak. Czekaj, bo w suficie może też coś być ukryte. Trzeba patrzeć na te tekstury. Ale chyba nie ma nic. A tutaj ta szafa taka duża? No próbowałem odejść też i nic się nie dzieje. Mhm. Ja tu jeszcze jakiś korytarz jest dalej. CK. Ale nie powinno nam tu grozić nic, przecież nie mamy. Skąd oni wiedzą, że ty nie masz? Jakiś żeton mamy, do metra możemy iść. W końcu, wow. Ale duży. Ty, Klara tu jest na zdjęciu, widzisz to? Czekaj, bo żeton zasłania. No. No, aniołkowa. Jakieś książki, ale nie umiem przeczytać. Ona ładna jest, ta aniołkowa, tylko nie wiem, taka emoska trochę. Jaka? Emoska. Ładna. Ale po co jej ta krecha czarna i tak dalej pod tymi oczami? Taka się zrobiła dark. Czy to nie była mroczna krecha? Oni zrobili takie rzęsy po prostu. To wygląda jakby miała... No jakby nie, jakby to miało być rzęsy. Wygląda jakby jakąś gotką była. Już w ogóle nie skomentuję jej rzęs aniversary. No. No, a co, idziemy najpierw tam? Na klapę czy do metra? A jak się na tą klapę szło? Po różowego garażu, czyli w lewo od razu chyba jakoś. Tutaj gdzie tam wózek widłowy? Nie wiem. Pamiętam takich szczegółów. Jestem tu, dobra. Aha, no to jak? No tam koło różowego garażu. Nie ma żadnego różowego garażu. I jest takie coś. To jest koło ulicy. Może ci ulicy pomogą? No wyszłam stąd, idę na lewo już. Edit, na prawne lewo. Na ulicę Edit. No przechodzę wózek widłowy z prawej strony teraz. Taki różowy garaż jest. Nie ma czegoś takiego. Tu jestem koło kafe teraz. Koło kafe. No. Jak jesteś tam, gdzie się kot wpisywało, to na lewo od razu, bo to jest różowy garaż. I od tego garażu w prawo. I już dalej nie da się zgubić. Znaczy chodzi ci o taką różową poświatę po prostu. Tak, różowy garaż. No i to jest tu. No i dobra. No i da się wspinać na ten śmietnik. Aha, tutaj, dobra. Teraz... może jakąś broń by się... Tam chyba będzie broń, za tymi oknami nie było widać broni czasem? Ja już nie pamiętam. Nie, nie pamiętam, żebyśmy w ogóle widzieli. To przez to okno trzeba, przez okno, przez drzewo. Aha, tu przez mieszkanie, no, okej. A ile ona wzięła w ogóle? Jakieś 2 euro czy coś? A 1 euro to jest, okej. No to hit. Aha. Lubię jak ona się tego złapie, ale ona nie pójdzie dalej. No nie. Co mi się stało z tym balkonem? Ała. Głupie są te barierki wszystkie, takie mają niewidzialne aż... Po prostu ściana jest taka wyższa niż to ta barierka sama, to jest głupie. Nie lubię tego czegoś. Gdzie jestem? Tu? Aha, dobra. Aha. Czemu to tak się stało, że ona tam nie wskakuje? No. Gdzie ci nie wskakuje? Właśnie na balkon się odbiła od czegoś. To wiem, o co chodzi. Skakałeś już tam od razu na lewo, czy na prawo, jak wskoczyłeś na tą klapę? Tam się nie da chyba przez tam... Tam jest ta niewidzialna ściana, nie? Ja tutaj wskakuję na Renault. Garaż Renault. No, tak. No, to też nic nie ma. Tam jest u góry taka szyba wybita, nie? I można wejść. Aha. To tam z tej drugiej strony się nie da. Z tej klapy. No, wydaje mi się, że nie, bo to jest specjalnie taka ściana i pod spodem też się nie da przejść, bo tam teoretycznie można by było, ale się nie da. Zobaczyć.
Nie, ona się nie chce złapać tego nawet. O Boże, to będzie jakaś zagadka. No bo tam jest niewidzialna ściana właśnie, głupie to jest. Będzie jakaś zagadka, albo z przesuwaniem płótła, albo ja nie wiem z czym. Ale może tak być. No oczywiście. Może dadzą pistolety w końcu? No tak wygląda. Może w garażu ktoś trzyma, nie? No czemu nie? Kurwa. Ej, tutaj. Ciężko to nazwać zagadką, ale... Biorę flares. Przetransportować, no. Jeden przycisk obniża, motor! Drugi opuszcza. Jedzie. Jest motor, no. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie go użyć, bo to był hit. Czemu? Jak nienawidzę pojazdów, daj spokój. Żadnych, w ogóle nic. Dwa przyciski, nie? Mhm. A my musimy to autko dać na dół, czy jak? A my musimy chyba przetransportować skrzynkę. W tych kładkach, ale... Ale po których? No właśnie, jakoś na górę. Bo ona jedna się przesuwa, tak? Aha, i tutaj jest droga, i tu coś... A czekaj, a tu? Tutaj z takiej dziury coś biorę, czekaj. Magazyny? Nie, to naboje, no. Okej, okay, ja też. Myślałam, że to jakiś klucz. A co to jest u góry po tej rampie? Drzwi zamknięte. Jak opuścić mam tą jedną pierwszą koło tej skrzynki? To jest opuszczona już przecież, nie? No ja nie mam opuszczonej, czemu? Aha, ale nie, bo najpierw jest jedna tak jakby opuszczone, taki kafelek, a drugi jest podniesiony, dobra. Tak? Mam, bo ja włączyłem ten przycisk niepotrzebnie. Dobra, to przesuwam. Ale które się obniża, bo nie wiem teraz. Idę zobaczyć. No i co dalej? Trzeba to do góry. Aha, to do góry się... Co? Mhm. To będzie głupie. No dobra, no, ale, co, ale co dałeś na to i co, jak tutaj nawet żadnej obok nie ma, żeby się... No bo jest druga skrzynka, musisz ją podstawić obok, żeby mościg, nie? Za tobą. A, jakby. To ta też się przesuwa, dobra. Myślałam, że tylko jedna. No ja też tak teraz patrzę i mówię... No właśnie mówię, że trochę dziura, no nie wiem. Lara nie da rady przecież. W tym odcinku byśmy to jeszcze może zrobili. To by było no. Fajnie. Żeby się nie zaczynać od zabawy ze skrzynkami, godzinną zabawą. Nie lubię takich zagadek, nienawidzę. W ogóle ona ma takie brzydkie buty na sobie. Kto, ona? Mhm. Nie zwracam uwagi. Ja też nie, ale teraz no mi nie. Tak przykuło. Aha. Nie pamiętam, jak ja miałam w aniołku. No też chyba takie. Jakieś fiórskie takie? Takie ogrodnicze. Pierdziele. No tak mi się wydaje. Ja nie mam pytań, co ona w ogóle się ubiera. Zero gustu, zero stylu. No nie ma pieniędzy, no to jak ma... A pieniędzy nie ma. No nie ma, no do metra też musiała żeton ukraść. I to. Ale w kanałach tam w ogóle było tych wszystkich pieniędzy w aniołku i wszędzie. Bogata była, wygrała zegarek, mogła wygrać złoty, wszystko. Aha. Na ringu przecież obstawić mogła, wygrać. No to wygrała. I potem zastawiła w lombardzie, nie? Jakieś pierścionki, jakieś wszystko mogła wygrać. Ona jest biedna. Ona jest taka biedna. Kurtka teraz... za mała, widzisz. No widzę właśnie. Nery odkryta, a potem chora. Nie, ona nigdy nie była chora. No niestety. No ale co ja robię? To ma tak być? Ma być opuszczone, czy... No dobra. Ale co tam, co danie tej skrzynki sprawił? Nie wiem. No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. A widzisz inną możliwość, żeby tą skrzynkę coś? No nie, ale... Aha. A ten drugi przycisk, to co on w ogóle podnosi? Bo jeszcze go nawet nie przyciskał. No inną tą. Bo są trzy takie windy. Dobra. A tu nic nie ma. Jest ta na dole i taka ona boi i jeszcze jedna. Ale głupia. No właśnie, co nam to da w ogóle? Co chodzi? No na tą skrzynkę się nawet wejść nie da, więc... Nie da się? No nie. Znaczy ja nie mogę, może ty... No to fajnie, jak wzięliśmy tą złą. Ty, a na tą drugą da się wchodzić? No ja to mam czekaj. Taką, co można wchodzić. No wchodzi no mi tak. Normalnie. A na tą drugą też ci wchodzi? No. Mi nie.
Aha. Jest taka ciemniejsza i taka jaśniejsza. U mnie przynajmniej. No to ciul. No weź te żartów, nie rób. No ja, a ja pamiętam, że kiedyś ten... kiedyś DSO miał tak w customie. Ha, dobra, rozumiem. Ona po prostu nie wchodzi na to. Aha. Jak jest na tej. Na tej do podnoszenia. Mhm. Tak? Tak. No, to weź już nie strasz. Ale, ale ja to jestem dzban. No to nie, no to ja to na muszę na wywiórach puścić. Czemu? Bo ja muszę to czas przesunąć. Czemu? No chciałem wczytać, a nie miałem zapisu. No ale... co to? No i co? Może wymyślisz przynajmniej co? Wszystko przez tą głupią grę. Jakby nie mogły być te przyciski bliżej. No właśnie. Jakby nie mogło być tak, że na skrzynkę wchodzi i się osrałem i teraz od początku muszę to. No i co to robi? Tam coś wyżej jest, gdzie ten? Gdzie nie można doskoczyć? Że my to tak transportujemy? Czy co? Nie wiem, właśnie. To shit w ogóle. Nie wiem, pcham to. No, co mam zrobić? Może to gdzieś zapiszę pod osobno trochę. Bolą mi plecy już. Już? Ściągnij to dziadostwo. No ale właśnie bolą mnie, bo siedzę prosto. No. Strasznie po prostu. Aha, no teraz ona nie chce na to. No i właśnie się ostrałem wtedy. A tam jest jakaś ciemnica u góry, dobra. Powinniśmy kończyć odcinek za 3 minuty. 39 minut mamy, no ale to tam potem to co się tak... Nie, to mi nic nie dało. Co nie... ten, zanim zobaczyłeś ten kod, to też się trochę tam coś no, coś trzeba będzie, tak, tak. Teraz oczywiście nie pamiętam, który przycisk co robi. Na koniec odcinka mi głos wrócił, jak super. Po prostu hit. Cały dzień dobrze było, nie wiem, coś przyszłaś i popsułaś. Co? Nie, jak ja przyszłam, to już byłeś uduszony prawie. Dzięki. Mogę jak oparcie i wsparcie. Powiedziałam prawie. Kuźma. Ciemnica jakaś, co tam jest? Może naboje, w końcu jakieś szczelane. Naboje szczelane. To drugie, co się używa. Kapiszony. A ja miałem kiedyś taki pistolet. No ja też, z odpustu. No co, to były najlepsze rzeczy. Ja zawsze brałem te kapiszony, czerwone takie były. I ten, i kamieniem w to no zabiłem. No ja też. Ja pierdzielę hit. No coś Dawid to... Fila, pozdrawiam. Bardzo lubi nasze opowieści z dupy, o dupie Marynie, więc właśnie... O kapiszonach. O wszystkim. Tylko, że on... najgorsze jest to, że on może się zastanawiać, co to w ogóle jest. O co chodzi? Nie, o co no kapiszony, chodzi? No co, ślepaki takie. No ale nie wiem, czy teraz takie coś jest, taki pistolet na takie kapiszony. Nie ma? Na pewno, wiesz co, już parę lat temu, jak na wycieczce szkolnej byłem, zastanawiałem się, czy są takie rzeczy. I tam są takie sklepy z jakimiś pamiątkami, zabawkami, i tam są takie rzeczy, jak pistolet na kulki, pistolet na kapiszony. No myślisz, że te dzieci to kupują? Że tak. No i one nawet tego nie widzą, bo idą z telefonem w ręce. No a nie? Masz to? Coś tam jest? Tak, przycisk i on nam otwiera te drzwi, to ja przy tych drzwiach stanę i koniec. Tam gdzie ta rampa taka jakby? No to jakbyś szedł dalej. Oj. Takie... Mhm, po tej rampie. No, ja nie, ja tutaj sobie w nich stanę. Aha, czyli wystarczy, że to przesunę tam do końca i będzie. Mhm. Dziękujemy. Zapraszamy na tak. Następny. Pa, pa. Cześć.